Solidarność była najpiękniejszym moim przeżyciem, w jakim brałem udział. Powinienem od tego zacząć, bo to były piękne dni. To było marzenie. Poznałem dwie swoje miłości. Miłość do żony, którą poznałem dzięki Solidarności, i do Solidarności. Dla mnie to było coś tak wspaniałego i ta świadomość, że bierzemy udział w czymś niezwykłym. No było najwspanialsze. Można było wtedy nie spać, nie jeść, cieszyć się, że można coś zrobić dla ludzi, dla ojczyzny. Najpiękniejsze uczucie, jakie człowiek może, moim zdaniem oczywiście, jakim uczucie może człowiek przeżyć swoje życie. I polecam Solidarność wszystkim. Ona się już nie powtórzy. To jest nierealne, ale ona była tak piękna. I jak cnotliwa panna.